A do co do samego Najmana, no to nie wiem, no ja go tak jakoś nie za bardzo pałam do niego sympatią, zresztą nie no, jak wiesz. Zauważyłem, że ostatnio się kłócicie. Dlaczego nie pojechałeś na ten umówiony sparring? No bo po pierwsze ja powiedziałem, że że mogę zawalczyć w przeciągu gdzieś tam 10-15 dni od tego, jak powiedziałem to na aferkach. No. On później powiedział, że... Na losie miał przygotowania do walki, to by było nieodpowiedzialne. Jakby... No właśnie, i to ja to samo mówiłem tutaj na streamie, że to jest bez sensu było. No to Najman by złamał kontrakt. Prawdopodobnie, zakładam. No pewnie miał coś takiego, że nie może się napierdalać do czasu walki, albo gdyby się uszkodził, no to było bez sensu. Więc to by było bez sensu i to była moja pierwsza myśl. I teraz jest właśnie ciekawe, jak Bogzel na to odpowie. Bo to jest dobre pytanie od Wartęgi, bo sam to rozkminiałem. Dlaczego to Bogzel zrobił? Wiedział, że w ten sposób Najman prawdopodobnie złamałby kontrakt. I teraz, czy to było zaplanowane i Bogzel teraz powie, że nie wiem, że faktycznie, no i właśnie tak to przekminił, bo wiedział, że Najman wtedy nie wyjdzie i że haha beka. Czy że po prostu będzie wszedł na rację, że Najman się obsrał, nie? Ciekaw jestem. Wiesz, ale on, sparing z tobą. Tak, tylko że on ciśnął, że ja jestem stary, wiesz, turboleszczykiem stary, że może sobie mnie ujebać kiedy chce, stary, potem gadał z Jóźwiakiem i wiesz, gadał, dyskredytował gdzieś tam, że przytulałem się do niego tylko brzuchem, że wiesz, że no robił ze mnie taką kurde ciapkę, nie? No to jeżeli jestem taką ciapką, no to co to za problem, stary, nawet w formie gdzieś tam treningowej. Powiedziałem, możemy ubrać kaski. No tak, no to czemu po tej walce nie pojechałeś pokazać, że nie jesteś ciapką? No bo on powiedział tak, 20 marca czekam na ciebie i to było takie stary, powiedział to tak, że przyjeżdżaj, a ja... No nie wiem, ja nie chcę po prostu być taką osobą, stary, że nie wiem, on mi powie, że jest ten termin, stary, ja mam przyjeżdżać, a nie dał żadnej gdzieś tam alternatywy. Przez naszego wspólnego znajomego, stary, się odezwałem, żeby był mediatorem w porozumieniu tego terminu, żeby nie wychodziło tak, że... Czyli po prostu nie chciałeś, że to Najman ustala termin, tak, się dostosowujesz. Tak. No dobra. Chciałem mu zrobić tak, żeby to dostosować, a on, stary, dał, wiesz, jeden termin okay. I tyle i... Okej, no ale to teraz czemu, bo ty na aferkach też powiedziałeś, że o, ja to mogę wpaść, z nim walczyć i go, pokazać mu, że tam wygram na sparingu. No to okej, nie pasował ci termin Najmana, no to dogadaj z nim teraz. Taki... No właśnie, kurwa, no to dokładnie to samo myślałem, jak tą całą sytuację widziałem. No dobra, Najman podał jakiś tam termin zaraz po walce, pierwszy, kiedy mógłby się spotkać. No to Bogzel nie przyjadę, bo nie chcę, bo nie będzie mi Najman mówił. Z drugiej strony nie podał sam swojej jakiejś kontrpropozycji, żeby sprawdzić, czy Najman się zgodzi, bo zakładam, że Bogzel też wiedział, że Najman się zgodzi. Wiecie, o co chodzi? Że po prostu Bogzel by rzucił jakiś ten, on wiedział, że Najman by tam przyjechał, czy by powiedział dobra, spoko. I w związku z tym powiedział, że no to ja może kiedyś, jak tam sobie przypomnę, kurwa, za pół roku, czy za ileś tam, to może sobie do tego dojdzie, a może nigdy nie dojdzie i elo. I teraz dobrze, że Wartęga to ciśnie, bo ciekaw jestem, jak się Bogzel z tym skonfrontuje. Co tobie pasuje? O, siema, Demons. Ja mi się wydaje, że Najman się dostosuje. To cię. Zresztą gadaliśmy poza kulisami o pewnej rzeczy. Odnośnie projektu, więc może tam się coś wydarzy. A to nie jest trochę tak, że Fame blokuje to, żebyś jednak z tym Najmanem zawalczył, bo jednak da mu to jakąś atrakcję i rozgłos? Fame MMA nie może jakby na mnie wywrzeć tej presji, że wiesz, że ja nie mogę się z nim bić, bo to wiadomo, że gdzieś tam są moje osobiste decyzje, ale wiadomym faktem jest, że z takiej perspektywy też wizerunkowej, że tu go z jednej strony blokujemy i banujemy, a tu daje mu tą walkę i daje mu rozgłos. Ja też jestem trochę taki pomiędzy młotem a kowadłem, bo z jednej strony prowadzę te kanały komentarii, tutaj streamuję, tu robię to, tu robię te jakieś, nie wiem, newsiki stare, tu robię live streamy. Na własne życzenie. Oczywiście, oczywiście, dlatego bardzo jestem... Czyli raz, że na własne życzenie, dwa, że nie mogę się usprawiedliwiać tym, że fame to, fame tamto, bo tutaj mam jakby inne jeszcze rzeczy, które robię. Tylko właśnie to jest ten problem, że będąc włodarzem, najbardziej komfortowo jest być tak jak Wojtek na przykład, wiesz, sobie... Aha, czyli na ten moment wychodzi, że Bogzel po prostu znowu coś palnął na antenie i teraz spróbował się z tego wykręcić, bo wizerunkowo się to nie zgadzało. Ja tu wam mówiłem to, nie? Już wcześniej na streamie, jak była ta sprawa i omawialiśmy, że ja to mam jednak mimo wszystko takie wrażenie, że to Fame go tam mocno ogranicza w tej sprawie. Ja tak uważam, mimo wszystko. W sensie, że w żadnym wypadku nie uważam, że Bogzel boi się Najmana i też nie uważam, że się tutaj jakoś tam unosi ego czy coś, tylko mimo wszystko nie mam na to dowodów oczywiście nic, ale mówię, jeżeli chodzi o moje przemyślenia, to i tak uważam, że zdecydowanie tutaj Fame naciska, żeby do tego nie doszło.
wycofany z tego świata, stary, wiesz, tego takiego plotek i blichtru, nie? I wtedy masz luz, a jak się dużo wypowiadam, to tu przyjdzie donate, tu przyjdzie pytanie, tu przyjdzie czat, tu trzeba coś, wiesz, jak instantowo od razu... Tu psiakobus, nie? I często to jest takie bardzo... Te odpowiedzi są bardzo wymijające, takie niesatysfakcjonujące dla ludzi, ale inaczej jakby nie mogę działać, nie? A ja i tak staram się w miarę mocno rzucić taki, wiesz, statement z mojej strony, żeby on był taki... Okej, rozumiem. A na przykład Najman jest w Fejmie zablokowany, ale wiem, że Hajlik ma duże parcie, żeby zorganizować tą walkę, bo byłaby to, myślę, no ciekawa i głośna walka, ty kontra Najman. Chcieliby ją zorganizować u siebie i z tego, co słyszałem, proponowali ci nawet 7-cyfrową kwotę. Co jest, no, dużą kwotą we Freak Fightach. I czemu nie chcesz tego starcia przyjąć? Znaczy tam też nie chcę niczego potwierdzać. Ale no też gdzieś tam, no... Tak, 7-cyfrowa to coś związane z milion może w górę, nie? To nie jest chyba... Nie wierzycie? Co? To jest bardzo możliwe. Czemu w to nie wierzycie? To jest bardzo możliwe, przecież zawodnicy dostają po kilkaset tysięcy, nie wiem, po 700, człowieku. I myślisz, że Boxel nie mógłby dostać milion w górę? 100%, że to jest taka opcja. Jeszcze Boxel kontra Najman? Oczywiście, że to jest realne, że Boxel taką propozycję dostał. Dobry wywiadzik. Dobry wywiadzik. Oczywistą kwestią jest to, że na pewno to by było dla nich atrakcyjne, nie? No, ale jednak... czemu się nie chce zgodzić, nie? No bo to jest znowu... A teraz w ogóle, gdybym dostał taką ofertę i będzie tyle przypuszczający... Robiłbym z siebie hipokrytę, stary, że wiesz, że to w Fejmie ma bana, ale tutaj wychodzi jedna z czterech części Fejmu, żeby skopać mu dupę. Nie na chcesz dać mu zarobić po prostu, tak? No tak. To według mnie nie... No, zarobić to jedno, ale też w ten sposób bardzo mocno by dali zasięgi Hajlik, nie? Więc to też chyba nie bardzo na rękę jest. No ogólnie to z perspektywy Fejmu to jest chujowe w każdą stronę. No. A nie masz pretensji do Hajliga, że nagrali ten taki trailer z Najmanem, gdzie byłeś obrażany i z jednej strony macie porozumienie, a z drugiej strony na tym trailerze Najman... A, no wiesz, to, że on tam robił, że ten tak, kibel... snuje jakieś historie, że widział się gdzieś w kiblu z kimś, bo w ogóle, no, mam nadzieję, że będziesz szczery, rozumiem, że to była nieprawda z tym kogutem. I tak dalej. No kurwa, stary, no chyba wiadomo, że nie, nie? Ja nie wiem, nie? Słuchajcie, ogólnie ja mam luz co do tego koguta, bo dla mnie to już jest zabawny i śmieszny memik, trochę już przeruchany, bo już widziałem, że stary już jest to spamowane, już tak ludzie, wiesz, odbijają powoli od tego koguta. Czy jestem na nich zły? Nie, no ja tam, wiesz, ja... Oni sami sobie zdali sprawę, że to chyba było za dużo, jak na, wiesz, jak na włodarza konkurencyjnej. Krytykowanie włodarza konkurencyjnej federacji w oficjalnym materiale zapowiadającym walkę gdzieś, który jest dystrybuowany przez federację. Oni uznali, że to jest też nie na miejscu, zadzwonili w ogóle tam Hasbi, żeby mnie, wiesz, sorry stary, bo ja nie wiedziałem, że to tak gdzieś tam poszło. I że ja mówię, nie no, luz, spoko, nie, nie mam aż do tego takich tych, bo stary, to już było tak przemielony temat, że naprawdę w jedną czy w drugą stronę, stary, czyli plus jeden. A to, bo teraz jak sobie przypominam odnośnie tych materiałów, to chyba kiedyś była jakaś akcja, tylko kto to było, z Konop chyba i Xayo, że coś tam usuwane było z jakiejś zapowiedzi. Tylko już nie pamiętam, że Xayo coś powiedział i Konop chciał, żeby to usunąć czy coś, bo tam na konferencji chyba o tym gadali. Także jakieś takie sytuacje były, nie? Że faktycznie w zapowiedziach coś za mocno było. Ten plus dwa koguty więcej nie robi mi totalnie różnicy, a oni sami sobie zdali sprawę, że to chujowo wyszło. Czyli przeprosili cię za to. Tak. Oni jeszcze w ogóle tam dodali opisy i luz, naprawdę, spoko, nie? Naprawdę, totalnie nie mam o to żadnego problemu.